Witam, tu JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Loco Roco. Na koncie? Tak. Tak się wymawia Loco Roco. Niedawno to odkryłem. Gadałem z twórcami gry, tak mi powiedzieli właśnie. Przyszli do mnie. No co, nie wierzycie? To trudno. Przyszli do mnie, mówię wam. Nie wiem czemu myślałem, że może w tej planszy pojawi się nowy Loco Roco, ale jednak nie. Pojawiło się coś innego. Piłki! Nowy, powiedzmy, mechanizm w Loco Roco. A więc zabawa przedmiotami. Teraz nie tylko Loco Roco sterujemy, ale także, powiedzmy, piłkami i innymi takimi rzeczami. Mówiłem, cały czas coś nowego wymyślają. Na szczęście zaczęliśmy już z 8 Loco Roco, bo chyba widzicie, że sterując tylko jednym, trudno byłoby opanować tą piłkę. I pierwszy mój, szybko, od razu, pach. Zanim jeszcze jakiegokolwiek owocka sami zebraliśmy, to mój zebraliśmy, widzicie? Nieźle. Dobra. Ja ten system z piłkami, powiedzmy, trochę lubię, trochę nie. To zależy od tego, czy piłka współpracuje, czy jest raczej oporna. Bo, nie wiem, irytuje mnie po prostu sam fakt, kiedy, powiedzmy, to, czy mi się coś uda, zależy w połowie od szczęścia tak naprawdę. Bo wiecie, że jak już mówiłem chyba o tym w Loco Roco, mi się wydaje tak, że w Megamanie jak skoczysz, to skaczesz i dokładnie wiesz, gdzie wylądujesz. A w Loco Roco to niekoniecznie, bo akurat inaczej się odbił, coś w tym stylu, no i jest gorzej. Ale to chyba z każdą grą, gdzie występuje prawdziwy model fizyki. Tak jest. Ta plansza mnie naprawdę... Przez tą planszę miałem zamiar w ogóle przestać robić Loco Roco. Całkowicie przestać. Dać sobie spokój. I to nie dlatego, że jest trudna czy coś, tylko zrobiła dla mnie coś bardzo nieprzyjemnego i się wkurzyłem. Ale to wam powiem, jak dojdę do tego momentu, o którym mówię teraz właśnie. Oh yeah. Dobra. Sporo momentów jest takie, kiedy możemy stracić Loco Roco. Znaczy stracić w takim sensie, że po prostu, powiedzmy, większość pójdzie sobie, wpadnie do dziury, a jeden zostaje na górze i wtedy go tracimy. Nie lubię, no tak bywa czasami, kiedy to na przykład, wiecie, wskakujemy na jakąś tam, powiedzmy, platformę i jeden Loco Roco przeskoczył ją albo wpadł gdzie indziej i nie możemy go z powrotem zebrać i po chwili, jeżeli Loco Roco jest oddzielone od grupy, to widzimy tylko taki malutki, taki dymek, obrazek jak w komiksach, wiecie, na boku, że że Modzio zjada nam tego Loco Roco. I jesteśmy wszyscy smutni z tego. I właśnie tu widzicie, jaki jest problem z tymi piłkami, że czasem się udaje, czasem nie wiadomo dlaczego i... Odkryłem, że właśnie najlepszą metodą jest... Jak już wejdziemy pod nią, używając małych Loco Roco, to ponownie się połączy, dopiero podbić piłkę. Takie miałem odkrycie. Powinienem to opatentować. O tak. Jestem smutny, bo nie mam małpędziu przy sobie. No trudno, muszę przeżyć bez niego. I tak zaraz pójdę pewnie kupić, bo nie wytrzymam. Tej poruszającego się Mogi nie rozumiem, bo... On w ogóle nie przeszkadza, trzeba naprawdę wysoko podskoczyć, żeby nam przyłożył. No nie wiem, jakoś... Może byłem sprytniejszy niż twórcy sobie myśleli. A to jest ciekawy moment, kiedy to... Maksymalnie możemy zdobyć 11 Loco Roco, a żeby ten gnioki się podnieść, potrzeba aż 10. A najlepsze jest to zobaczyć, co on kryje. Nie wiem. Dobra, teraz cicho będę. A ten gnioki... powiedzmy... Odbiera nam dostęp do roślinki. Ale z 5 owockami. Tak więc jeżeli opuściliście dwa owocki wcześniej, to jesteście już o 7 w plecy. Razem wzięte 7. I widzicie, teraz mamy kolejne zamiast
zamiast piłki są kwadraty. I znowu piłki. Nie wiem, czy to się długo utrzyma, nie wiem, czy to jeszcze mogą wymyślać tak naprawdę twórcy LocoRoco. Powiem szczerze, sprytny plan mieli z tą grą. Gdybym miał kupić sobie PSP i to by była jedyna gra, jaką posiadam, to chyba nie byłbym smutny specjalnie, bo gra jest w porządku. A gdybym na przykład dostał LocoRoco i Patapony, to już w ogóle byłbym happy. No. Dużo ludzi mnie pyta, jaką grę najlepiej kupić i mają przeważnie do wyboru LocoRoco, LocoRoco 2, Patapony, Patapony 2. To jest najczęstszy wybór, jakie ludzie mają. Ja bym powiedział, że najlepiej kupić Patapony 2, bo najwięcej czasu zabawy nam dają. Jak już mówiłem, ja chyba 40 godzin wrzuciłem w Patapony 2 i ostatnio jak włączyłem sobie na chwilę, to po 2 godzinach dopiero wyłączyłem, tak więc już teraz 42 godziny. Tam naprawdę jest co robić, tak więc jakbym miał kupić tylko jedną grę, to był właśnie Patapon 2. Dobra, powiedziałem następną rzecz, którą dostaję dużo pytań. No i znowu Nioki. Nie będę przyspieszał, bo już słyszeliśmy jego piosenkę przyspieszoną. To było to pa 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 pa. Nie wiem co teraz chciałem zaśpiewać. Pośpiewałbym z nimi, ale nie jestem równy dźwiękiem niestety. Chodzi o to, że w programie jak nagrywam komentarz, to jestem około pół sekundy zawsze do przodu chyba, z tego co kojarzę. Ale nie jestem pewien. I kolejny kwadrat. Nie wiem, co to jest. Ser czy co? Tylko ser taki z pleśnią okrągłą, czy... Bo nie mam pojęcia. Jak widzicie, w tym odcinku nic nie przyspieszam, nic nie wycinam, bo on sam w sobie ma 10 minut. Tak więc... Nie muszę go specjalnie edytować. Pomęczycie się trochę razem ze mną, nic się nie stanie wam. Ale cięcie czasem są... Moim zdaniem to jest dobry plan, zrobienie tego właśnie... LocoRoco, jedna plansza, jeden film, jedna plansza. Przynajmniej zawsze wiem, co mam umieścić w filmie, bo z Pataponami miałem pewien problem. Było na przykład dłuższa misja, to robiłem wstęp, misję i koniec. A kiedy była krótka misja, no to wiadomo, było wstęp, misja, jakaś minigierka, coś tam jeszcze, dostałem SMS-a, mam nadzieję, że nie słyszeliście. Minigierka, jakieś tam jeszcze inne wymyślałem, coś, musiałem kombinować, a tu jest po prostu jedna plansza, dziękuję. Teraz kombinuj, jak zrobić, żeby się zmieścić w tych 10, a właściwie 11 minutach YouTube'owych z tą jedną planszą i dziękuję. Zobaczymy, jak zacznę robić gry, które są powiedzmy niepodzielone na planszę, czyli na przykład God of War, jak to wyjdzie. Bo jak na razie pamiętacie, wszystko było podzielone na planszę. Patapony, Mega Man, LocoRoco, no i tak samo był podzielony na planszę Monsters Probably Stolen Princess, niestety. No widzicie? Wszystko na planszę. O, i to był moment, w którym sobie nie poradziłem, bo jak zauważyliście tam wcześniej, jak się LocoRoco rozbił na dwie części, to jedna poleciała daleko w dół. I za pierwszym razem ta część poleciała mi daleko w dół, ten kwadrat jakby spod niej wyskoczył daleko i 10 LocoRoco zostało, 10 LocoRoco było tutaj i nie mogłem już nic zrobić. Nie można się cofnąć. Tak więc... A tu jest już koniec planszy. Przed tym... I tutaj właśnie straciłem połowę LocoRoco. To było tak irytujące, że odłożyłem PSP i nie ruszałem go przez cały dzień. Oh. Ale w końcu się udało. Ale mi cierki przeszło. Ile wpadnie tym razem do słoiczka? 17. No tak sobie. Już kiedyś komuś wytłumaczyłem, dlatego nie wpadają mi wszystkie, bo jeżeli nagrywam z PSP, to PSP się lekko zacina w czasie tego momentu. A twórcy zrobili tak, że jeżeli PSP się będzie zacinać, to nie wpadają wszystkie do słoiczka, żeby jeszcze bardziej nie zamulać, powiedzmy, FPS-ów. Co jest ciekawym systemem, bo z tym się jeszcze nie spotkałem nigdy, żeby coś się zmieniało w zależności od tego, czy mamy dużo, czy mało FPS-ów.
I co teraz? Yo-ho, yo-ho. Już teraz chyba wszystko będzie się powtarzać. Dobra. Dla was loko guzik, a wy komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek tam na górze i czółko. Na razie.